Piotr Gasowski przeżył kolejny koszmar, w co spotkało go na lotnisku. Piotr Gasowski ostatnio przekonał się na własnej skórze, co to znaczy być roztargnionym. Znany prezenter nieraz już udowodnił, że nieszczęścia chodzą za nim perami, a nawet w większych grupach. Gdy się temu przyjrzeć z bliska, w życiu zdolał już zapomnieć laptopa z lotniska w Maladze. Potknąć się za kulisami tak niefortunnie, że nie obyło się bez interwencji pogotowia. Jakby tego było mało, został okradziony w trakcie spotkania z fanami, które odbywało się w Toruniu. Okazuje się, że wszystkie wspomniane wypadki stanowiły tylko preludium do tego, co spadło na niego w styczniu. A trudno uwierzyć w pecha, który nie odstępuje go na krok. Nowym zawodowym wyzwaniem Piotra Gasowskiego, który przestał pełnić rolę prowadzącego show Twoja twarz brzmi znajomo, okazał się program podróżniczy, podczas którego gwiazdor będzie zbierał materiały do swojej nowej książki Niestety. Jego pierwsza podróż związana z przedsięwzięciem nie byle strzałem w dziesiątkę, a raczej strzałem w kolano. Wszystko za sprawę licznych komplikacji, które czekali na Gaza po drodze. Tuż po wylądowaniu na miejscu, Piotr udał się do sklepu, by zaopatrzyć się w rzeczy pierwszej potrzeby, jak szczoteczka i pasta do zębów, a także klapki. Zakupy przebiegły tak, jak powinny, więc Gasowski z zadowoleniem udał się w dalsza droga, by dostać się do hotelu. Tam przeżył prawdziwe chwile grozy, gdy okazało się, ze rzeczy, które kupił, zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej chustki. Prezenter szybko poszedł po rozum do głowy i zawrócił do sklepu, sadzac, że być może zapomniał stamtąd torby. Mila ekspedientka pomogła mu przeszukać cały budynek, ale zguby nie udało się odnaleźć. Amerykanka zaproponowała więc, żeby Gasowski wziął z półek to, co kupił kilka chwil temu, na koszt firmy. Pani Cynthia powiedziała, żebym wziął sobie wszystko, co kupiłem, bezpłatnie. Jestem wzruszony, pani Cynthio. Powiedziałem, czy pani żartuje, a ona odpowiedziała, nie. Ja się znam na ludziach, ja widzę, że ktoś to panu podjuwanił z lady, ja się znam na ludziach. Dobrze od pana wieje, pozytywna energia, proszę to wziąć. Przecinek za nie mówiłem. Jestem nadal ta sytuacja absolutnie zbudowany, opowiadał w mediach społecznościowych. Ostatecznie okazało się, że prezenter wprowadził kobietę w blat, bo niedostatecznie dokładnie rozejrzał się po zajmowanej posiadłości. Zakupy wrzucił pod krzesło i nie zauważył ich, gdy przeszukiwał swoje lokum. Uczciwie zwrócił jednak sprezentowane rzeczy i przeprosił panią Cynthię. Teraz dopiero nie uwierzycie, co mi się przydarzyło. To jest puenta puenty. Kiedy już wstawałem z fotela w hotelu na werandzie, zauważyłem, że pod fotelem jest ta siatka, którą myślałem, że zostawiłem w sklepie. Nie wierzę. Więc teraz wracam do Walgreensa, żeby oddać pani Cynthii ten zakupy, które mi wcześniej sprezentowała. To jest po pierwsze nie do wiary, ale być może to jest po to, żebym pokazał wam panią Cynthię relacjonował całą sytuację. Po zakończeniu przygód na Florydzie, Gasowski wybrał się na wakacje do Medellin w Kolumbii. Chociaż pobyt w mieście przebiegł bez szwanku, tak przed samym wylotem czekało go wiele niespodzianek. Na początek jego kolega zatrzasnął się w łazience, gdy trzeba było zbierać manatki i jechać na lotnisko. Więc zmartwiony prezenter był zmuszony wyważyć drzwi do łazienki. A później ledwie udało mu się dostać na pokład samolotu. O wszystkim opowiedział w mediach społecznościowych. Nie wiadomo jednak, co dokładnie się stało, chociaż trzeba czekać na wyjaśnienia Gasowskiego. Pewnym jest, że ciśnienie zdarzyło mu skoczyć. Ostatnie wycieczki na pewno zapamięta na długo.